mówią same za siebie. Było bardzo źle, było blisko utraty bramki. Salgado uratował, ale teraz Figo. Beckham. David Beckham. Znakomite podanie. I Morientes. Niestety, proszę Państwa, 72. minuta gry. Wystarczyło, że był jeden przebłysk geniuszu, że była znakomita, wyborna wręcz centra Davida Beckhama, że był Fernando Morientes, który wrócił do pucharowego składu Realu po roku przerwy. I jest bramka. Jest bramka dla Realu, choć wydawało się, że tego gola zdobędzie Wisła. Tak, chwila nieuwagi. Mijajlowicz dopuścił do dośrodkowania to, co wcześniej mówiliśmy, że należy na tyle się zbliżyć do przeciwnika, aby nie dopuścić do dośrodkowania. Wiadomo, że Beckham potrafi to zrobić świetnie, a tutaj Morientes przedarł się przez blok Baszyńskiego i niestety Wisła przegrywa 1-0. Wystarczyła wymiana piłek między Figo i Beckhamem. Wystarczyło, że znów, dlatego... ale to sytuacja porównywalna do tej z pojedynku z Saragosą. Przegrywać z Realem Madryt 0-1 to tak jak z Saragosą 1-4. Chyba można to tak przełożyć. Z pewnością, dopóki nie ma ostatniego gwizdka sędziego, trzeba grać, wierzyć. Carlos, no i niestety. Carlos i Morientes. 90. minuta spotkania. Fernando Morientes. Wielki powrót do gry w pucharach w barwach madryckiej drużyny. Mówiliśmy, że trzeba wierzyć w sukces końcowy przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Tutaj dał właśnie tego przykład Real Madryt. Kapitalna akcja lewą stroną, dośrodkowanie i tutaj brakło dobrego krycia ze strony obrońców Wisły i niestety mamy 2-0. 2-0 znów Roberto Carlos, mimo zmiany, mimo tego, że wszedł Gorawski, ale jednak Gorawski przeszedł na lewą stronę. Lepiej chyba sobie radził Gorawski niż Szymkowiak z Roberto Carlosem.